Tajemnica obozu. Ilość porcji na dzień następny. Zamawia się wieczorem. Dlatego bunkrowy Jakub zabija nocą jednego albo dwóch więźniów. Te wiersze powstawały w 1968 roku, gdy pojechałem do Niemiec. Szukałem śladów ojca. Zginął w obozie w Leitmeritz, ale przedtem był w Powstaniu Warszawskim, potem w Oświęcimiu, przejściowo w Buchenwaldzie, stamtąd jedna jedyna kartka, która trafiła do matki, szukając jej po całej Polsce, no bo nasz dom namiotowej był już zniszczony. Nie znalazłem go. Dopiero po latach trafiłem na świadków jego śmierci. Nie opisałem jej w tych wierszach. Jest. Myślę, że byłby to jeszcze trudniejszy wiersz dla osób wrażliwych. Natomiast no, znalazłem wielu innych ludzi. Jest na sali córka jednej z bohaterek tego tomu, która była królikiem doświadczalnym w obozie. Jej obecność każe mi myśleć o dość podobnym spotkaniu nie tak dawno w Bytomiu. Tam chodziłem do szkoły, to było dawne gimnazjum polskie w Niemczech. I w Buchenwaldzie trafiłem na ślady uczniów, no, którzy zginęli będąc mniej więcej w moim wieku, także na ślady ich nauczycieli. Oni byli aresztowani przez Niemców jeszcze przed wybuchem wojny, profilaktycznie, no bo to byli Polacy, wielu z nich było harcerzami polskimi, uczestnikami powstań śląskich, więc trzeba było ich po prostu na wszelki wypadek wywieźć, a jeszcze lepiej zamordować. No i Niemcy to oczywiście zrobili. Zwiedzając obóz w Buchenwaldzie, przyczepiłem się, żeby coś więcej wiedzieć i może żeby być w takiej grupie, której pokazano coś więcej, do zwiedzających Francuzów. To nie wiem, kim oni byli, mieli bardzo elegancki autokar. No ja byłem człowiekiem z PRL-u, więc odczuwałem pewien taki dyskomfort nawet. Zwłaszcza, że potem pojechaliśmy zwiedzać cmentarz w Weimarze. Straszny kontrast. Z jednej strony ten obóz, rzeczywiście te kawały skóry, tatuaże, nie wiem, czy to do dzisiaj jest, Niemcy po prostu to kolekcjonowali. A potem tamten cmentarz, który przypominał ogród. Każda mogiła jak grządka kolorowych kwiatów. Byłem trochę tym nawet zaskoczony, bo my mamy nieco inny sposób oddawania czci umarłym. Raczej zapalamy świece. Natomiast wtedy tam jeszcze były międzynarodowe targi kwiatów w Erfurcie i Niemcom udało się część kwiatów taniej kupić. Wszystkie wylądowały na grobach. Zwiedzaliśmy, a właściwie próbowaliśmy zwiedzić grób Schillera i Goethego. Goethe und Schiller Gruft. Montaggeschlossen. To był poniedziałek i dlatego żeśmy go nie zwiedzili. Ja to sobie zanotowałem, nie wiedziałem, że to już będzie wiersz w tym zbiorze, bo zbiór zacząłem pisać w pewnym momencie, przepisując sobie napisy nagrobne.
To też było doświadczenie innej kultury, dlatego że te napisy były właśnie krótkimi życiorysami. One przypominały, mnie przypominały trochę zbiór wierszy Mastersa, trochę antologię palatyńską, z której to zresztą się ta tradycja właśnie przemawiania umarłych do żywych wywodzi. No i w ten sposób powstały po prostu pierwsze wiersze, ponieważ matka szukała całe życie śladów ojca, zapraszała do domu dosłownie każdego, kto był w obozie i mógł go spotkać. No, nie w Oświęcimiu, no to może w Buchenwaldzie, może w Leitmeritz. No oczywiście była to taka trochę makabryczna utopia. Nie spotkała nikogo. Natomiast no, ja musiałem wysłuchiwać ich opowieści. Myślę, że w tych głosach właśnie to zostało. Ludzie, którzy chcą coś powiedzieć, przekazać coś ważnego, strasznego o swoim stosunku do innych ludzi, o Bogu. Niemal w każdej opowieści się pojawiał Bóg. Czasem okrutny, czasem miłościwy, czasem brak Boga, ale też Boga. I w momencie, gdy zacząłem to pisać w Weimarze, to po prostu te wszystkie opowieści nagle, no trudno powiedzieć, że mi się przypomniały, one po prostu cały czas we mnie były, ale jakoś wychlusnęły, to jest chyba najlepsze słowo, wychlusnęły ze mnie i musiałem tych wierszy napisać prawie wszystkie. Mówię prawie wszystkie, dlatego że jak każdy poeta potem przeżywałem już problemy natury technicznej, co zrobić, żeby te wiersze nie były monotonne, skoro opowieści tych ludzi są podobne, jak urozmaicić je artystycznie i tak dalej, ale to robiłem dopiero w kilka lat później. To było niemożliwe, żeby to robić na gorąco od razu, jak to wszystko powstawało. Także w sumie praca nad tym zbiorem trwała 35 lat. Cóż więcej można dodać? Jak zrobiliśmy pierwsze prezentacje, to było w Bytomiu, najpierw w naszej szkole, potem w kościele, w sąsiednim kościele, to zaprosiliśmy właśnie tych więźniów z Buchenwaldu. Oni jeszcze żyli, oczywiście nie wszyscy. Ale gdy potem powtórzyliśmy to za rok, no to znów ich zaprosiliśmy, już było ich o wiele mniej. Potem jeszcze mniej, od kilku lat już nie powtarzamy tego w Bytomiu. Zresztą od kilku lat ja też mało się ruszam poza Warszawę. Natomiast myślę, że udało mi się w jakimś sensie tych ludzi ocalić, ich świat. To, że potrafili się właśnie modlić nawet w Auschwitz. To, że potrafili kochać, że nawet w tym obozie przychodziły na świat dzieci, że istniała przyjaźń, że był Pilecki, państwo zapewne rozpoznali, jeden z bohaterów, który dał się tam zamknąć dobrowolnie, że był ojciec Kolbe, o którym potem w obozie chodziły legendy, że on żyje, że on nie umarł, że no, rzeczywiście on ileś tam dni był w tym bunkrze śmierci. Potem była jeszcze legenda, która nawiedzała nie tylko obóz w Buchenwaldzie, o Chrystusie. To miało być to małe dziecko, które się rodzi w obozie. Próbowałem to wszystko ocalić tak na zasadzie właśnie głosów, które dopiero w sumie dają jakąś prawdę, bo jeden wiersz o tamtych wydarzeniach to by nie była ich prawda. To by była prawda autora, to by była jakaś tam moja wizja tego wszystkiego, a przecież nie ja to
przeżyłem i dlatego chciałem, żeby te wiersze były różne, żeby przez to, bo sądzę i to zresztą także i w filozoficznych tekstach czasem piszę, że prawda to nie jest coś tylko jednostkowego, to jest jednak prawda zbiorowa, prawda, do której dochodzi wielu ludzi naraz, każdy gdzieś jakiś kawałek tego prawdziwego świata poznaje, przekazuje i chciałem, żeby właśnie oni przekazali ten swój świat. Za każdym razem no jest to już dzięki znakomitemu przygotowaniu, bo proszę Państwa, no to jest 200-kilkadziesiąt wierszy, zrobić z tego właśnie mieszaninę głosów, nie jakiś jeden potoczysty wierszyk o obozie, którym wszyscy mamy się wzruszyć i potem nie lubić Niemców, a lubić wyzwolicieli i tak dalej. No, myślę, że te wiersze będą czytelne, czy też będą zrozumiałe, dopóki będą właśnie tacy słuchacze jak Pan, dopóki będą ludzie z pokolenia, bo te wszystkie rekwizyty, słowa, które dla nich były czymś oczywistym, barak, gaz, no w tej chwili pisze się już nową wersję historii, taką w imię przyjaźni, w imię Unii, jeszcze czegoś. No ale ja już o tym nie będę pisał wierszy. Dziękuję Państwu. Znowu ksiądz Jan. Rany po chłoście wciąż krwawią, ale nie mówił o bólu. Opowiadał z radością, jeszcze raz, udało się ocalić Karolka, dziecko obozu. Z sali, gdzie je wściełano jak kupkę szmat w siennik, do magazynu, między ubrania po zmarłych i buty. Jan dał chłopcu na drogę różaniec, zrobiony z chleba. Chłopiec zaczął się od razu modlić, zjadając kolejne kulki. Ten tom Głosy, który był raz jeden wydany w bardzo niewielkim nakładzie przez Muzeum Niepodległości i który nie istnieje, a do którego właśnie zrobiliśmy te nagrania, z których jest spektakl, bo samych nagrań jest około 4 godzin. Ja miałam duży problem, żeby wybrać nagrania do spektaklu. Natomiast ten tom, oprócz tych wierszy, zawiera przypisy, zawiera listy do tłumaczki, do Austriaczki, prawda Bogdanie, czy do Słowaczki. I do jednej, i do drugiej. W każdym razie o co chodzi? On jest niesłychanie udokumentowany. To jest oprócz tego kompendium wiedzy historycznej na temat Buchenwaldu i Auschwitz. My w tej chwili zrobiliśmy ten spektakl. Znaczy zrobiłam ten spektakl jako teatr rapsodyczny. Staramy się pójść w Polskę i nie tylko, znaczy przede wszystkim w Polskę z tym spektaklem. To jest strasznie trudne, ponieważ wszędzie są problemy. No a druga rzecz, która jest też olbrzymim problemem, to jest to, że próbuję dotrzeć gdzieś, żeby móc wydać książkę z płytą i w ogóle postarać się, żeby ona została rzeczywiście trafiła do liceów. I to nie jest tak, Bogdan, że tylko twoje pokolenie, a właściwie też i moje odrobinę, bo ja się urodziłam ładnych parę lat po wojnie, ale słyszałam te opowieści od żywych jeszcze świadków. Natomiast to, co jest istotne, to to, że do młodych ludzi to trafia, ponieważ trafia to poprzez emocje i poprzez takie proste ludzkie opowiedzenie. Każda z tych historii jest takim różnym człowiekiem, różną postacią, o światopoglądzie różnym i tak dalej, ale to trafia do młodych. I to jest strasznie ważne, dlatego że moje doświadczenie mówi, że te dzieciaki, które to słuchały,
to już potem nie mają problemu, już nie powiedzą, że były polskie obozy, już nie powiedzą, że nie wiem, na koloniach to był obóz koncentracyjny, tylko po prostu mają świadomość tego, co było. I w tej chwili jest walka o edukację, ale tej edukacji nie zrobimy, nie mogąc trafić, no tyle. Ja mam ważne pytanie. Kim był ten ksiądz Mieczysław, który się dostał do obozu i zaniósł tam hostię? Bo ja pierwszy raz słyszę o tej postaci, o Pileckim wie każdy. Czy pan może coś bliżej powiedzieć? Tylko tyle, ile sam się dowiedziałem, po prostu trafiłem na jego ślad i ponieważ to było dla mnie ważne, właśnie jako świadectwo czyjejś wręcz nieprawdopodobnie pięknej postawy, no to go odnotowałem, tak jak odnotowywałem Pileckiego. Ksiądz Mieczysław. No. Harcerz, który tak pięknie opowiadał o górach, poprosił mnie nad ranem, nie, jeszcze nie o spowiedź, jeszcze o zwykłą rozmowę. Prosił, żebym po jego śmierci zaopiekował się latawcem. Z płaczem przyznał, że wszystkich okłamywał. Aleja na szczytach gór, ta, co niby pędzi prosto w słońce, idzie tylko z szyndzielni na Klimczok. On nigdy nie był w Tatrach, raz tylko w śląskim Beskidzie z naszym druhem Arturem, a potem już był w obozie. Czy Bóg mu to wybaczy? To nie twój grzech, powiedziałem.